Siemano! Kolejna z kilkudziesięciu górskorowerowych tras naszej bazy. Tym razem Beskid Śląski, Ustroń, Równica i Lipowski Groń. Ślad do trasy oczywiście możecie pobrać sobie z naszej strony. Link macie w opisie. A jak będziecie pobierać, no to pamiętajcie, że te filmy powstają dzięki fundacji. Fundację możecie wspierać poprzez wpłaty, ewentualnie przez zakupy w naszym sklepie, w którym znajdziecie m.in. części rowerowe, no i kilka fajnych wzorów koszulek. No to startujemy. Parking oczywiście macie też oznaczony na stronie, z którego musimy dojechać do centrum Ustronia, a stamtąd będziemy się wspinać na Równicę. W trasie sporo asfaltu, pierwsza część to ścieżka rowerowa prowadząca przez centrum Ustronia aż do podjazdu. Później podjazd, praktycznie cały asfaltowy, ale to już za chwilę zobaczycie kilka przebitek. ...6,5 km od parkingu. Nogi rozgrzane, czyli zaczynamy docelowy podjazd na Równicę. Przed nami około 6 km. No i 12 km drogi za mną, 470 pionów. Przede mną dwór Skibówki, a za dworem jedna z moich ulubionych miejscówek. No i tam chwila przerwy. No i jest docelowa miejscówka pod szczytem Równicy. Naprzeciwko mała Czantoria, wielka Czantoria. Szczyt jest za mną, ale lepiej go na pewno będzie widać z góry. Ostatnie kilkadziesiąt metrów drogi na szczyt. Na szczycie nie za wiele się dzieje, więc przez szczyt przelecimy dosyć szybko. No a trasę będziemy zapętlać żółtym szlakiem w lewo od szczytu przez Lipowski Groń. No i jesteśmy. Lipowski Groń. Nie jest to jakaś rewelacyjna miejscówka, ale jest tu ławeczka. Kiedyś przynajmniej była niezarośnięta, więc jakieś widoki tu były. Dzisiaj wygląda to... No nie wygląda. Jak widać, nie za wiele się tu dzieje. No to możemy wracać z powrotem do żółtego szlaku i zamykamy pętlę. Jeszcze mała pauza, bo tutaj bardzo fajny widok się odsłania na Równicę i pasmo, którym jedziemy.
zakończona. 22 km, 650 pionu. Zajęło mi to lekko ponad 2 godziny. No i to by było na tyle, więc jeżeli nam dzięki takim materiałom jak ten udało się Was wyciągnąć w góry, a Wam udało się spędzić kilka miłych chwil w Beskidach, to pamiętajcie, że te materiały powstają dzięki fundacji, a fundację możecie wspierać poprzez darowizny, no i oczywiście zakupy w sklepie. Także pozdrawiam wszystkich górsko-rowerowych wariatów i pionów.